Dzień dobry, kochani. Dzisiaj mam dla Was przygotowaną taką prezentację mojego pierwszego zamówienia z katalogu Avon. Oczywiście zamówienie złożone w katalogu czerwcowym, dokładnie 1 czerwca. I tu są, uwaga, złożone dwa zamówienia w jeden dzień, także rozdzieliłem to zamówienie na dwie paczki, ponieważ ono było wartościowo dosyć spore. No i tu skorzystałem też po prostu na tych różnych promocjach. I już Wam mówię, o co chodzi. Przy złożeniu zamówienia na minimum 250 zł można było sobie wybrać, i oczywiście to był warunek, że musiał być ten żel nowy Mango Bay kupiony, więc ja ogólnie mango lubię. Wiem, że był płyn do kąpieli taki mango, prawda, jeden takich trzech produktów, który tak mi średnio przypasował, no tak do końca to nie było to moje mango, ale zobaczymy tutaj, jak ten żel pod prysznic się będzie sprawował. Ja już go sobie otworzę, sprawdzę. Słuchajcie, no pachnie ładnie, owocowo, może tam nie jest to do końca to mango takie, wiecie, czyste. Coś tam może jeszcze być, bo to jest mango, tropikalne mango i ananas, dokładnie, więc to jest mieszanka. Ten ananas jest gdzieś schowany, no bo głównie na opakowaniu jest mango, no i też w nazwie. Natomiast, no i to jest jaka taka podseria Polynesian Paradise, czyli no polinezyjski raj, więc myślę, że będzie bardzo fajnie. Polynesian Paradise, Mango Bay, no i tropikalne mango i ananas, więc dwa takie lubiane owoce, więc zobaczymy. Także sobie ten żel od razu podstawię, jak mi się skończy ten obecny. A teraz używam taki, oj wiecie, to jest ten taki z eukaliptusem i z kamforą, taka nowość, tak? Więc on nawet fajnie mi pasuje, więc myślę, że z tego takiego aromatycznego przejdę na taki właśnie owocowy. Pasuje na czerwiec bardzo ładnie, na taką porę, gdzie już pojawiają się owoce sezonowe. Co prawda, no te truskawki za bardzo mi nie spasowały, które były niedawno. No ale cóż, przynajmniej mango morzem i z ananasem zrekompensuje. No ja tu tak opowiadam, słuchajcie. No i cóż, no full speed, tak? Więc sobie zamówiłem za te 5,99 full speed. Nie będę otwierać, bo to ten full speed max turbo to chyba osoby, które są w Avon dokładnie, no, mogą znać ten zapach. Więc generalnie te full speed może nie są jakby moim takim najbardziej ulubioną jakby serią, ale czemu nie, lubię je, bo one są takie świeże, męskie, więc czemu nie, jak najbardziej. I słuchajcie, i tu właśnie skorzystałem z dwa razy z tej oferty. Raz sobie wziąłem ten zestaw kremów takich na rozświetlenie i na no, redukcję troszkę kolory, czy wyrównanie kolorytu skóry i na no, eliminację przebarwień. I tu seria Rebel and Diva, woda perfumowana plus balsam. I to są, wiadomo, już nowości tam sprzed jakiegoś czasu, z ubiegłego roku, proszę bardzo, więc to na pewno mi się przyda na jakieś tam prezenty, nagrody. No i tutaj zestaw kremów, niech sobie znajdę, gdzie one są. Uciekły mi te kremy. Nie wiem, moment, słuchajcie, są, proszę bardzo. Czyli to jest ten podwójny krem liftingujący, znaczy liftingujący, no ten taki, tak, ten liftingujący żółto-biały, czy kremowy, no a ten jest kremowy i druga część zielona, więc tu troszkę inaczej się używa, jedną część na dzień, drugą część na noc, więc ja jeszcze tam dokładnie nie kojarzę, która część na którą porę dnia, bo jeszcze tego kremu nie używałem. Ale tu jestem zadowolony, bo z tej serii, poprzedniej jeszcze wersji, miałem krem właśnie ten taki do wyrównania kolorytu skóry na noc, a na dzień jeszcze nie miałem, więc jakoś mi się tam przyda przy następnej okazji.
I jeszcze tak, tu jeszcze taki był pakiet dla lidera. I co było w tym pakiecie? Taka oto torba. Proszę bardzo. Taka coś jakby no, letnia, pod ekologię, taka płócienna. Nie będę jej otwierać, ale ona mi się przyda pewnie jakąś tam nagrodę czy prezent dla nowej osoby. Tu jest taki balsam do ciała serii Avon Care i to jest seria Even Tone Plus 48 godzin nawilżenia z witaminą C, z kompleksem witaminy C. No i rzeczywiście pisze, że widocznie poprawia po prostu nierówny koloryt skóry. No i jest łagodny i przyjemny, tak jest napisane, więc ja go sobie spróbuję. Co prawda, ja tam do tych Avon Care, tych balsamów nie pałam ostatnio miłością, ale czemu nie? Słuchajcie, sprawdzę dokładnie. No, już sobie zdaję sprawę, że jest parafina na drugim miejscu po wodzie, więc pewnie szału nie będzie, ale po prostu, żeby uczciwie sprawdzić, czy rzeczywiście to nawilżenie 48-godzinne jest, to sobie przetestuję. No, czemu nie? I tak, i tu były dwa produkty, takie nowości, w pakietach liderskich są nowości. Tu mam, słuchajcie, jakąś paletkę. Ona się nazywa Powder Blossom Breeze. Nie wiem, do czego jest ten produkt dokładnie. Do czego? Czy to jakiś jest róż, czy to jest, nie wiem, do policzków, czy to jest, wiecie, cień. Po prostu pojęcia nie mam o tym. Słuchajcie, dajcie znać. Najwyżej odszukam sobie na szybko w magazynie Focusie i po prostu wam napiszę tutaj przy obrabianiu filmu na dole, co to w ogóle jest, bo naprawdę, wiecie, no ja trochę może tak na te produkty makijażowe nie zwracam uwagi, bo to jakby dla mnie nie jest najważniejsze element, więc tak tylko omawiam to, co po prostu jest, tak? No, taka specyfika, tak? Moja. No ale cóż, jest słuchajcie taki też produkt z takiej serii Och Soul Tokyo i to jest pewnie jakiś będzie eyeliner czy jak to można nazwać. O, tak to wygląda. No ładne, słuchajcie, ładnie to wygląda. No i jest napisane, że jest to Night View Calligraphy Liner. Nie wiem też, słuchajcie, co to jest. Sprawdzę, doczytam. Jak znajdę informację, to wam napiszę że tak powiem, na ekranie. Wrzucam tekst w ogóle, co to jest i z jakiego to po prostu będzie katalogu oferta. No i słuchajcie, jest nowość na koniec tego pakietu liderskiego. Męska woda, Black Suede Hot, tak. Więc ją sobie otworzę, bo to już jest woda męska. Więc tutaj spróbuję zobaczyć, jak produkt wygląda, czy on mi pasuje, czy nie. No tak, folii się już pozbyłem. Teraz walczę z kartonikiem. Nie jest łatwo, słuchajcie. Są zabezpieczenia takie, żeby ktoś pewnie nie obwąchiwał za bardzo, bo nie otwierał. No i tak się prezentuje, słuchajcie, ta buteleczka. No, szkło jest czerwone, tak? Czyli zawartość nie będzie czerwona, to jest po prostu szkło, tak zabarwione. Ja z tych Black Suede, to chyba tam wszystkich nie za bardzo lubię, kojarzę, bo to są takie mocne dla mnie zapachy, trochę takie podkłady kolejowe, mocne. Tam chyba jedna kreacja mi pasowała, już nie pamiętam, albo to było Intense, chociaż też jestem zainteresowany takim nazwą Black. Bo to też jakby w sumie taka opakowanie, butelka, to też z opisu nawet mi pasowało. No ale cóż, chwila prawdy. Black Suede Hot. No tak, przypomina mi Black Suede, czyli takie mocne, intensywne nuty. Bardzo mocny zapach. Ale jest tak na końcu, czuję, że jest taki ciepły, otulający. Także rzeczywiście, faktycznie, idealnie ta nazwa Hot
do tej wody pasuje. No ta woda mi odpowiada. Od razu mówię, że bez ściemy jest naprawdę bardzo, bardzo w porządku. Także no, trafia u mnie na półkę. Także nigdzie nie będę, słuchajcie, tej wody oddawać, sprzedawać, prezentować i tak dalej, no bo już jest, więc nie dają takich prezentów już otwartych, więc po prostu trafia do mnie na półkę i to już będzie mój zapach. Tak, bardzo, bardzo się cieszę. Nie żałuję, że otwarłem. Absolutnie nie. Bardzo, bardzo fajna kreacja. No i cóż, dalej idziemy do zamówień. No i tu pokażę moje zamówienia. To, co ja sobie chciałem, no to tak, mam, słuchajcie, dwie mgiełki. To są te do pościeli, więc o mnie ostatnio one idą w ogromnych ilościach. Bardzo dużo, nawet i dwa, nawet dwie takie butelki w miesiącu potrafię zużyć, dlatego że tak, raz, że przyjemnie się usypia, zasypia. Też i to działanie takie, że komary nie wchodzą. To też jest druga rzecz, no i ostatnio to jest moje odkrycie, to, że po prostu zamykam mrówką drogę gdziekolwiek, bo ostatnio, no, ja wiem, tak z miesiąc temu pojawiły się u mnie, więc wyprowadziły mi się, tak, więc bardzo fajnie, to jest u mnie produkt, zawsze będzie w zamówieniach, to jest sztandarowy produkt u mnie w Avon, no i cóż, no w przyszłym katalogu te mgiełki drożeją, nie będą w takich super promocjach, więc za 8,99 według cen katalogowych skorzystałem z oferty. No i tu skorzystałem z nowości, taki nawilżające i rewitalizujące serum do stóp. Nigdy nie miałem takiego serum do stóp z Avonu. No i mimo to, że to jest jakiś zapach miętowy, więc zdecydowałem się, że ten produkt sobie kupię. Dalej. Tu jest taka kuracja do włosów bez spłukiwania, także tu zależało znajomej na tym, żeby po prostu to był produkt taki na włosy, taki serum czy eliksir bez spłukiwania z pompką. To jest już ta nowa seria Advanced Techniques i to jest, słuchajcie, ta seria do włosów takich wypełniających czy nadających objętości, tak bym to określił. Dalej, dla mnie jeszcze taki zestaw, krem do rąk lawendowy z tej serii, z Planet Spa i tutaj jeszcze to, słuchajcie, to masełko, bo nie używałem, nie miałem jeszcze, a bardzo lubię te z tej serii Planet Spa, różnego rodzaju te balsamiki. To są w sumie, jak to nazwać, masełka, tak? Czy kremy takie do ciała. Więc jak najbardziej użyję, a tym bardziej, że no, jakby ten zapach mi odpowiada, bo to jest ten zgodny produkt z tej linii, z której jest ta mgiełka do pościeli. I dla siebie zamówiłem jeszcze, słuchajcie, trzy miniaturki kremu Venue. To jest Platinum na noc, więc to będzie na wyjazd. Niedługo mi się tam, no, spodziewam się wyjazdu, więc będzie idealnie. Tu z Platinum krem na dzień. W ogóle jest z tej serii cały Eniu, no to lubię te Platinum, tę serię. Ultimate dla mnie troszkę jest jakby za ciężkie, za tłuste. Chociaż jak u mnie się ta cera zmienia troszkę taką na bardziej suchą, no to też i te Ultimate pewnie, gdybym zaczął używać, no to może by była bardziej, no, cieszyła się lepszą opinią u mnie ta seria, czy może bardziej byłbym zadowolony, bo i tak w ogóle zadowolony byłem z tych kremów, tylko chodzi o to, jakby tak, no, po prostu wybierając pomiędzy tymi seriami, no to jakby to Platinum u mnie jest numer jeden. No i też namówiła mnie znajoma, żebym sobie spróbował też tej serii Reversalist i wziąłem sobie na noc, czemu nie? Co prawda to jest seria taka trochę pozycjonowana dla osób, które no, potrzebują na razie tego działania przeciwzmarszczkowego, czyli te 35+. No ale cóż, no przetestuję sobie ten kremik, tym bardziej, że nawet nie próbowałem jeszcze tej wersji poprzedniej. To już jest dla mnie. No i tu jeszcze, aha, tu jeszcze Wam pokazał pakiet, który dostałem za to, że zbierałem zamówienia przez e-katalog i nie wiem, ile to kosztowało, chyba tam no 5,99 jakoś tak, no parę groszy. Trzy produkty. Pierwszy to jest taka woda micelarna
w miniaturce, więc no, u mnie to po prostu pójdzie jako prezencik do kogoś do zamówienia. Taka maska rozświetlająca, różana. Nie wiem, czy to jest nowość, czy to jest po prostu tylko zmiana opakowania, trudno powiedzieć. W każdym razie, no, z wodą różaną i tutaj z olejem z masła szaparki. I tu najbardziej jestem ciekawy tego kremu, ponieważ no, Nutrifacts, tego nie miałem jeszcze z tej nowszej serii. No i to jest nawilżający do cery wrażliwej, no więc idealnie dla mnie. Słuchajcie, i to jest ekstraktem z wąkroty azjatyckiej, więc no ta wąkrota azjatycka to naprawdę jest cudowna roślina, także działa bardzo dobrze dla naszą skórę w kosmetykach, w kremach. Jest coraz bardziej popularna, więc myślę i w ogóle tak patrząc na ten skład tutaj, więc on troszeczkę jest jakby lepszy, taki bardziej przyjazny. To z tyłu, więc zdecydowanie jestem bardzo ciekawy tego kremu. Nie wiem, kiedy ja go zużyję, powiem, bo już no, mam tak w kolejce poustawione, już wyciągnięte z opakowań niektóre kremy i one już tam sobie w kolejce są poustawiane w łazience. No tu na pewno będę chciał za jakieś, nie wiem, może za 2-3 miesiące najwcześniej użyć i po prostu Wam powiem, co o nim myślę, ale jak na razie to jest, wygląda dobrze. Z filtrem, co prawda SPF 20. No i to jest właśnie podkreślone, że tu jest ta wąkrota azjatycka, czyli ta chica, czyli no pisze się cica dokładnie, więc nie wiem jak to czytać, więc można jako chica, sika, nie wiem, naprawdę nie wiem. Wolę używać to, co jest mi znane, wąkrota azjatycka, tak się nazywa roślina, więc myślę, że się zgodzicie. I cóż jeszcze? Tu jest taki żel do oczyszczania twarzy z Eniu. I to jest z takim wyciągiem takim z węgla, czy węglowym. To jest do cery tłustej i do cery mieszanej. I to jest też dla mnie. To sobie zamówiłem z ciekawości. Tu jest olejek do oczyszczania twarzy, olejek z tej serii z wyciągiem czy z olejkiem z konopi siewnej. Ja już ten olejek miałem, także polecam, bardzo fajny, lekki, chociaż są lepsze produkty, uważam, ale naprawdę za tą cenę, no to po prostu absolutnie skrzywdziłbym produkt, gdybym po prostu narzekał. Jest naprawdę bardzo, bardzo dobry. No i takie dwie maseczki z Eniu, słuchajcie, i to jest ta liftingująca srebrna i taka rozświetlająca złota. Dalej, tu jest jakaś paletka Sand Story. Nie będę tego rozpakowywać, bo to jest dla koleżanki. W każdym razie ona pojawiła się w katalogu. Chyba są trzy takie paletki z różnymi odcieniami. Pojawił się zamówieniem taki duży płyn do kąpieli, zielone jabłuszko. Bardzo, bardzo fajny produkt, także się cieszę. No i taka woda micelarna, duże opakowanie, super. Taki peeling, jogurt z owocami leśnymi. Ja ten produkt już kiedyś miałem, jest bardzo, bardzo fajny, także nawet może kiedyś wrócę do niego, jak tam przyjdzie odpowiednia kolej. Aha, i tu jeszcze zamówiłem, słuchajcie, taką perfumetkę Persil Silk, czyli to jest ta nowość, nowa woda, która pojawi się w katalogu lipcowym. Ja tu mam, słuchajcie, też próbkę tej wody. Tak wygląda po prostu ta próbka z tym kartonikiem. I mnie tu, słuchajcie, pachnie cały czas Black Suede Hot, więc no, otworzyłbym to Persil Silk, ale umówmy się, że ja może otworzę tę perfumetkę i spróbuję, powiem, co myślę o tym zapachu po prostu przy następnym zamówieniu z Avon. No, ono mi się tam oczywiście zbiera kolejne, więc po prostu wtedy dołożę tę perfumetkę i po prostu wtedy, no oczywiście, no jak, no zapachów już nie będę dla siebie zamawiać,
rozmawiać, więc jak najbardziej tę perfumetkę po prostu spróbuję i powiem Wam, jak mnie ten zapach odpowiada. Czy mi odpowiada, czy jest ładny, czy nie. Wiem, że po prostu są panie, które no, też sugerują się po prostu opinią mężczyzn o danym zapachu, czy on się podoba, czy nie. Dlatego też po prostu no, moja opinia o tyle czuję, że może być jakaś tam istotna dla po prostu kilku osób, tak? Dalej. No i tu z Planet Spa jest parafinowa maska do stóp i rąk. No to wiecie, o, piękny zapach, ja ten produkt znam. Od czasu do czasu sobie lubię na noc właśnie nałożyć tę maskę, mimo że wiem, że to jest parafinowa i tak dalej, ale po kąpieli, nasmarować nóżki, nałożyć te skarpetki specjalne, takie nawilżające, podtrzymać troszeczkę pod taką, no, takim kompresem, można powiedzieć, no i wtedy no, one są potem na drugi dzień ładnie nawilżone. I tutaj ta sama osoba zamówiła sobie tą maskę do stóp lawendową na noc. No to tu generalnie opinia o tym produkcie jest taka, że potem po takiej nocy, po takiej kuracji z tą maską, no to stópki są jak praktycznie pupcia niemowlęcia, tak po prostu koleżanka moja określa. Zamów mi tą maskę, po której stopy są jak pupcia niemowlęcia. No i tu już produkt typowy na lato, taki bronzer, spray, taki pewnie samoopalacz, czy wywołujący opaliznę, to już wybaczcie, to już dokładnie nie powiem. Olejek spray wzmacniający opaliznę. Aha, no proszę bardzo. Taki opis i na końcu mam, no nie tak zupełnie na końcu, Encanto, proszę bardzo, dwa balsamy do ciała. No i to jest moje zamówienie. Także ja sobie chciałem przetestować, sprawdzić te Encanto, mimo że to są zapachy, wiadomo, bardziej takie kobiece, żeńskie. No mnie to nie przeszkadza, bo spokojnie sobie mogą nałożyć i więc nie mam z tym problemu. I tak, co jeszcze mam? Zaraz potem przejdę do literatury. Była okazja, przy zamówieniu na 39,99, czyli na 40 zł w katalogu, można było taką torbę sobie, czy torboplecak zamówić, więc ja skorzystałem z okazji. Myślę, że to też u mnie będzie na prezent dla kogoś, może dla nowych osób, które dołączają. Także takie rzeczy z katalogu nowości też właśnie będę chciał osobom, które dołączają do Avon, do mnie, korzystają z mojego zaproszenia. Także ja też chcę wynagrodzić. Więc po prostu takie rzeczy, które no, mnie się nie przydadzą, a uważam, że są bardzo fajne, komuś się mogę przydać, więc jak najbardziej chciałbym takie rzeczy też i podarować. I mam, słuchajcie, ostatnie dwa produkty to są dwie torebki, takie same, proszę bardzo. Ja Wam je pokażę w katalogu, bo nie będę otwierać. Proszę bardzo, to jest o dokładnie ta torebka za 79,99, taka podwójna, więc to było w zamówieniu te dwie sztuki. I jeszcze zamówiłem, tak, pakiety takich ulotek, słuchajcie, no i katalogów dla nowych osób, które dołączają do mnie. Oczywiście, no to tutaj zamówiłem też i pakiety próbek Black Suede Hot i to nowość Persif Silk dla pań, więc tu tych próbek mam więcej, także to też jest dla klientek, żeby sobie po prostu spróbowały i po prostu te wody po prostu zamówiły już w lipcu. Oczywiście teraz jest możliwość też zamówienia tych wód i to słuchajcie w takim bardzo fajnym pakiecie. To wydaje mi się, że ja tu oglądam Focus na lipiec, a wezmę sobie Focus aktualny, bo jest słuchajcie za 100 zł. Proszę bardzo, można mieć taki pakiet wszystkich czterech Persif, wszystkich po prostu flankerów, tak? Więc jest podstawowa wersja niebieska, no i jest tutaj pozostałe są, jest Soul Dew,
czyli ta zielona Dew, Soul jest ta taka fioletowa, bardziej no i ta już taka delikatna różowa, to jest ta Silk. Ja kiedyś próbowałem tutaj wąchać tą stroną perfumowaną i no mnie ta Perceive Silk pasuje, ale wstrzymam się do następnego otwarcia zamówienia i po prostu wtedy tą perfumetkę Perceive Silk no, przetestuję, tak? Powącham i Wam powiem, co o niej myślę. No i oczywiście katalog już na lipiec. Widać, że tu będzie moc różnych wyprzedaży, atrakcji, ofert katalogowych. Katalog wygląda całkiem nieźle. No i słuchajcie, to jest wszystko, to co jest w tym moim zamówieniu. Jak widzicie, no, to jest dosyć takie wartościowe, spore dosyć zamówienie, ale ja je po prostu rozłożyłem na dwa zamówienia po to, żeby po prostu skorzystać z tych ofert, które no, można skorzystać raz przy jednym zamówieniu, więc po prostu można rozłożyć, wiadomo, zamówienie na 250 zł minimum i już mamy możliwość korzystania z różnych ofert, prawda, i przywilejów, tak, jakie mamy po prostu w postaci takich pakietów prezentów, różnych okazji za, no, można powiedzieć, że za grosze. No, dziękuję Wam bardzo za uwagę. Dajcie znać, czy Wam się podobały te produkty, co o nich sądzicie. No i zapraszam oczywiście do komentowania. A osoby, które jeszcze nie są, prawda, nie mają konta w Avon, nie kupują z rabatami, nie mają dostępu do różnych ofert, serdecznie zapraszam do kontaktu ze mną. Ja po prostu wyjaśnię, na czym to polega, korzystanie z tych zniżek, z rabatów. No i chętnie po prostu też pomogę Wam takie zamówienie złożyć. Dziękuję za uwagę i do miłego.